Dzień dobry, dobry wieczór. Z tej strony Paweł, interameryka.com, internetowa prognoza pogody ze Stanów Zjednoczonych. Tydzień temu nagrywałem niespotykany i niespodziewany atak zimy w stanie Illinois. No jak widać, tamten atak to taki mały pikuś w porównaniu z tym, co dzieje się dzisiaj. Nie wiem, czy sobie meteorolodzy zaspali, czy też nie sprawdziły im się poprzednie prognozy pogody. W każdym razie dzisiaj potężnie sypie. Wczoraj radio i telewizja podała, że większość szkół w naszym stanie będzie zamknięta i nauczyciele oraz dzieciaki otrzymają tak zwany snow day. Czy to prawda? Na chwilkę podjedziemy pod szkołę i zobaczymy, czy faktycznie jest zamknięta. A przy okazji mojej podróży do sklepu zabrałem ze sobą kamerkę. Mam nadzieję, że znajdziemy coś ciekawego, może jakiś samochodzik w rowie. Może jakaś interwencja policji bądź straży pożarnej. Zawsze warto mieć w takim razie przy sobie kamerę wideo. Tak więc w czasie drogi do sklepu zapraszam do oglądania naszego reportażu. Witam ponownie. Tym razem tropimy policję. Role się nieco zmieniły. Teraz ja posiadam kamerę. Ja nagrywam i sprawdzam, z jaką prędkością porusza się radiowóz. O, skręca w tą samą stronę, którą ja. No tak, zadymka śnieżna dalej. Wszystko się topi, bardziej to na pluchę wygląda. Temperatura 0 plus 1 stopnia Celsjusza. Więc długo śnieg nie poleży. Zaraz zobaczymy. Przyjrzymy się z bliska samochodowi policyjnemu. Uwaga, co my tutaj mamy? To prawdopodobnie Ford. Też policja jeździ tylko amerykańskimi samochodami. Wydaje mi się, że to Crown Victoria. Antenka. Sygnały. W środku, może widzicie, tam za szybą jest taka, jakby to nazwać, listwa, na której są przymocowane sygnały. U góry też mają kogucika, jak widać. Nadajnik GPS-a. Po lewej, po prawej stronie też na samochodach są sygnały. Jeżeli to wszystko zaczyna świecić, to naprawdę wygląda to jak naprawdę dobrego kalibru choinka. Cóż więcej? Na pewno mają komputer w środku i takie inne bajery. No nic, to tak z nudów, nic się nie dzieje. Myślałem, że znajdę jakiś samochód w rowie. Zrobiłem zakupy i powoli przemieszczam się w stronę domu. Śledzimy pana policjanta. Spróbujemy go wyprzedzić może. Właśnie tak zrobimy. Wyprzedzimy policję. Jest tutaj ograniczenie do 45 mil na godzinę. W tym momencie jadę 32 mile na godzinę i mam nadzieję, że nie zostanę zatrzymany przez pana władzę. Reprezentantów była. A po drodze w takim razie jeszcze postanowiłem wstąpić do sklepu ze zdrową żywnością. Będziecie mieli w takim razie okazję wybrać się ze mną i zobaczyć, jak tutaj Amerykanie próbują się zdrowo odżywiać. No brawo, stajemy na środku drogi, świetny pomysł. Spróbujmy teraz znaleźć parking. Zima na całego. Będą problemy z ruchem na drogach. Okej, co mi się podoba w amerykańskich sklepach? Podoba mi się to, że można sobie wziąć chusteczkę zdezynfekowaną, przeczyć sobie ładnie koszyczek. Może weźmiemy ten koszyczek. Zdecydowanie jest lepszy, mniejszy. I w tym momencie pozbywamy się zarazków. Może nie wszystkich, ale w pewnym stopniu jest to w jakiś sposób na dezynfekcję. Kamera zakupowa. Winogrona na promocji. Not bad.
warzywka. Tutaj mamy dla leniwych pokrojone, przygotowane wszelakiego rodzaju miksy warzywno-owocowe. Tutaj mamy wszelakiego rodzaju jogurciki proteinowe, bezproteinowe. No i moja ulubiona salsa. Pycha, piękna sprawa. 7,76. W tym sklepie jest dwa razy wszystkie droższe. No, trzeba płacić za to, że każdy produkt ma naklejkę organiczne. Proszę bardzo, suszone owoce, ryż, płatki, a co my mamy tutaj jeszcze, cranberry, czyli żurawina, orzeszki pistacjowe, migdały, orzechy włoskie. Bardzo fajne stoisko, na którym można sobie na wagę nabrać wszelakiego rodzaju naprawdę zdrowe snaki, jak ja to nazywam, czyli przekąski. Przesuwam się dalej. Jak widzicie, w sklepie pustki. Śnieżyca zdecydowanie przeszkadza Amerykanom w poruszaniu się po drogach. 10,99 za bar oliwkowo-sałatkowy, nie, raczej zdecydowanie same oliwki. A my przemieszczamy się w tym momencie na stoisko z alkoholem. Tylko i wyłącznie wina z całego świata. Małe stoisko, nie ukrywam, aczkolwiek każdy, myślę, znajdzie tutaj coś dla siebie. Szybkie giro, jak to mówią Włosi. Nawet mamy wódeczki. A tutaj mamy piwa. Z całego świata. Jak gdy przyjechałem do Stanów, to nie zdawałem sobie sprawy, że na świecie może być tyle gatunków piwa i wina. Tutaj dopiero w sklepach zobaczyłem, jak wygląda porządnie zaopatrzony sklep alkoholowy. A obok stoiska z winem oczywiście muszą być stoiska z serami. Popatrzcie, ile tego jest do wyboru. Rewelacja. Trzeba kiedyś tutaj trafić na testowanie wina. Wiem, że takie chyba są organizowane raz w miesiącu. Ja tutaj jeszcze muszę kupić dla dzieciaka jogurcik organiczny. Okay. Firma Good Belly, bardzo dobre. Mamy co tutaj, jest probiotyk, mamy mango. Mamy, o, to będzie mu smakowało. To jest Tropical Green. Jakie są ceny jogurtów organicznych i probiotyków? 3,99. Jogurty są za 4,99 za 4-pak, za 6-pak. Są to troszeczkę droższe ceny niż w zwykłych sklepach, ale w tym momencie Whole Foods gwarantuje, że wszystko mają tutaj organiczne i wysokiej jakości. Także tutaj mamy całą ścianę lodówek. Jogurty, tak jak wspomniałem, greckie, chińskie, mandżurskie, dla dzieci, dla dorosłych, śmietany, jajka, mleka. Widzieliście, że istnieje mleko z almonds, to są z migdałów, ewentualnie z orzechów kokosowych, ewentualnie z czego? O, z ryżu. Tego nie wiedziałem. Mleko z ryżu. Pamiętam, jak moje dziecko miało gorączkę, lekarz zalecił mi picie mleka właśnie z ryżu. Nie mnie, mojemu dziecku. I organiczne mleka. Przy okazji ceny. 3,99 za pół galona, to jest 1,89 litra. A tutaj karnistry olejowe z mlekiem, jak ja to nazywam, 5,69 za galon 3,78 litra mleka.
No dobrze, w takim razie jeszcze rzut okiem na sklep i przesuwamy się dalej w kierunku stoiska z chlebem. Jedziemy na chlebki. To są naprawdę dobre chleby, wprost przeciwnie do chlebów, które można kupić w sklepie spożywczym, standardowym sklepie spożywczym, który smakuje jak guma do rzucia, wata cukrowa czy wszelakiego innego rodzaju chemikalia. A ceny są odpowiednio wyższe. I'm just looking around here. Yep, sure. 3,99, 3,99, 4,99, ale te chleby naprawdę wyśmienicie smakują. Mamy próbkę nawet. Chleb toskański. Musi być dobry, wszystko wyjedli. I słodkości. Fajna sprawa. O, dobre lody. Naprawdę dobre lody. Ile kosztują lody? Mała kulka 2,39, średnia 3,39, duża 4,99. To chyba chodzi o opakowanie. O właśnie, a raczej nie o kulki. Słodkości ciąg dalszy. Jeżeli ktoś, może ktoś sobie spróbować brownies. Nie przepadam za tym, zdecydowanie za słodkie. Wędlinka. Wędlinka, wędlinka. O, i to co mi się lubią najbardziej, czyli sushi. Ile kosztuje sushi? To jest ze shrimp wet, nie lubimy. Okej, 12,29 to jest sushini. 8,99 to też nie jest standardowe sushi. Tutaj na dole mamy vegetable roll 6,79. Fantasy Spring Roll 8,29, to już takie wycudowane troszeczkę. Tutaj mamy ze shrimpem w środku za $9. Ciekawe, ciekawe. Ja mam swój własny market japoński, do którego mam nadzieję was niedługo zabiorę. Tam naprawdę dają sushi wyborne, wyśmienite. Także tutaj na pewno nie ma co porównywać. Kilka razy próbowałem, to jest niebo i ziemia. Tutaj też widzicie, mają stoisko, na którym można sobie zjeść lunchik, kolacyjkę lub śniadanie. Możemy sobie wziąć plastikowy pojemnik, podejść sobie do baru sałatkowego, wybrać sobie jaką chcemy sałatkę. Mnóstwo tego jest, jak sami widzicie, jest naprawdę duży wybór. Ceny są przystępne. 8,49 za funt. Tutaj mamy ciepłe dania. 8,49 za funt. Chyba tyle. Dobra, lecimy dalej w takim razie. Nie będę wam zanudzał tutaj głowy barami sałatkowymi. Chcę mniej więcej, żebyście mieli... chipsy. Pamiętajcie, nigdy nie bierzcie w sklepie chipsów rękami. No nie mam wyjścia. Ponieważ w długiej ręce niosę kamerę. Ocet nas nie interesuje, oleje nas interesują, chipsy darmowe nas interesują. Pamiętajcie, nigdy nie bierzcie chipsów rękami. Oh my god, jakiego, ale ostre. Hot. 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 Chyba tyle. W takim razie, darmowe chipsy. Co oni oszulali? O, tortillas, te są dobre. Nie bierzcie nigdy w sklepie chipsów rękami. To są dobre. Bardzo dobre. Ile one kosztują? Na promocji są? Dwa opakowania za $5. Czyli jedno za 2,5. No okej. Okay. Sounds good. Chciałbym wam jeszcze jedną rzecz pokazać. Herbatę. Wybór. Okej. Okay. Cała półeczka. To są naprawdę, naprawdę dobre herbaty. To nie są żadne podróbki herbat, tylko rewelacyjnie smakujące herbaty. Ceny?
Na przykład 3,69, 4,99. Przejdźmy do takich lepszych herbat firmy Tazo. 4,49, 3,99, 3,99. To są herbaty. 9,99. Proszę zobaczyć. O, sorry. Herbaty zielone. O, tutaj mamy jeszcze. To są bardzo dobre. 9,99. Ja próbowałem kilka wyrobów firmy Republic of Tea. Naprawdę warte są polecenia. To też dosyć dobre jest. Mighty Leaf Tea. 8,99. 8,99. Bardzo dobre herbatki. Jak mówię, jest tego mnóstwo. Nawet można trafić na yerba mate. Proszę zobaczyć. Nie przepadam za yerba mate tej firmy. Dosyć mocno jest ona reklamowana w Stanach. Aczkolwiek wolę oryginalne argentyńskie w swoim sklepie kolonialnym. No to chyba tyle w takim razie.